Państwa, raz jeszcze pozwolę sobie przedstawić swoją skromną osobę. Aleksander Sikora. Mam przyjemność w tym roku być gospodarzem sceny młodych 12. edycji Forum Rozwoju Mazowsza. Pomimo, że jestem gospodarzem, tak naprawdę na tej scenie rządzą oni. Przedstawiciele młodego pokolenia, którzy poruszać będą tematy niezwykle ważne wśród swoich rówieśników i nie tylko, bo przypominam, że młodość to przecież pojęcie względne. W naszych dyskusjach, w naszych panelach dyskusyjnych może wziąć udział absolutnie każdy. To będzie kolejna rozmowa, która powinna szczególnie zainteresować lokalnych patriotów. Dlaczego? Ponieważ już za minut parę poruszymy temat aktywności obywatelskiej młodzieży. W jaki sposób młodzi ludzie mogą wpłynąć na rozwój swoich małych ojczyzn? Oto jest pytanie. I czy mamy szansę w ogóle odwrócić ten trend wyludniania się gmin i miast? W debacie rozwój lokalny dzięki zaangażowaniu młodych osób udział wezmą. Za chwilę zaproszę naszych dyskutantów, natomiast najpierw pozwolę sobie ich przedstawić i wyczytać. Doktor habilitowana Agnieszka Kopańska, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Małgorzata Witek, radna gminy Oborniki, opiekunka Młodzieżowej Rady w Obornikach. Doktor Olga Napiątek, wiceprezeska zarządu Fundacja Civis Polonus. A także Adam Majewski, były przewodniczący Młodzieżowej Rady Praga Południe. Za moderację w trakcie tej rozmowy odpowiadać będzie pan Wojciech Mastalski. Już teraz serdecznie państwa zapraszam do wzięcia udziału w naszej dyskusji i życzę przyjemnego i produktywnie spędzonego czasu na scenie młodych. Dzień dobry. O, słychać, słychać. Bardzo serdecznie Państwa witamy i zapraszamy do wspólnej rozmowy o tym, jak zwiększyć szanse rozwojowe naszych miast, miasteczek, gmin. I nasza teza, do której dyskusji zapraszamy, mówi o tym, że nie da się tego zrobić bez młodych ludzi. Będziemy Państwa przekonywać o tym, pokazując argumenty ekonomiczne, że młodzi ludzie są potencjałem, dzięki któremu nasze społeczności lokalne mogą się rozwijać. I o tym będzie za chwilę mówiła doktor habilitowana Agnieszka Kopańska. Ale też zaraz potem będziemy dyskutować o tym, w jaki sposób my dorośli powinniśmy, dorośli odpowiedzialni za rozwój naszych społeczności lokalnych, powinniśmy tworzyć warunki do tego, żeby młodzi ludzie chcieli brać odpowiedzialność za przyszłość naszych miast, miasteczek, wsi i angażować się społecznie i obywatelsko. I tutaj głos zabiorą młodzi ludzie, którzy mają doświadczenie w tym obszarze i będą z Państwem gotowi podzielić się swoimi radami, ale też, tak jak powiedziałam wcześniej, będziemy czekać na Państwa głosy, opinie i doświadczenia. My jesteśmy z Civis Polonus, to jest organizacja, która od 18 lat działa także na Mazowszu na rzecz zwiększenia wpływu dzieci i młodych ludzi na sprawy publiczne. Mam na wrażenie, że dopiero teraz, właśnie ze względu na trendy demograficzne, zaczynamy wszyscy rozumieć, że bez poważnego, podmiotowego traktowania dzieci i młodych ludzi trudno mówić o dobrym rozwoju lokalnym. I mówię to ja jako właśnie wiceprezeska tej organizacji, przedstawicielka pokolenia starszego. I też chciałam Państwa, wszystkich Państwa bardzo zachęcić do tego, żebyśmy robili więcej przestrzeni na głos, doświadczenia, wpływ, inicjatywy młodych ludzi i żeby nie być gołosłowną, oddaję moderowanie tego panelu Wojtkowi Mastalskiemu, młodemu, ale doświadczonemu aktywiście społecznemu, który będzie dalej moderował tę dyskusję. Ale najpierw zachęcam Państwa do zasilenia swojej wiedzy i spojrzenia na ten temat dzięki danym, które zaprezentuje doktor habilitowana Agnieszka Kopańska. Witam serdecznie Państwa. Proszę Państwa, celem tego panelu jest prezentacja, że młodzi są potrzebni.
Natomiast jak zobaczycie zaraz Państwo, jeżeli mówimy o młodych, to tak naprawdę musimy mówić również o problemach związanych ze starzeniem się społeczeństwa, bo to jest ta druga strona medalu. Im mniej mamy młodych ludzi, tym za jakiś czas będziemy mieli mniej dzieci, ale to może za chwileczkę, ale będziemy mieli za jakiś czas więcej starszych osób w porównaniu z resztą społeczeństwa, no bo właśnie będzie mniej tych dzieci. I mniej później tych młodych ludzi, na których te dzieci wyrosną. I proszę Państwa, tutaj na potrzeby analiz, na potrzeby tutaj projektu, który był realizowany przez właśnie fundację, przeprowadziłam analizy, które pokazują, jak właśnie ubytek młodych ludzi, przybywanie starszych obywateli w proporcji mieszkańców wpływa na finanse samorządów. Analizy, które zostały przeprowadzone, dotyczą dość długiego okresu, bo dotyczą lat 2019. Zamknęłam na 2019. Proszę Państwa, jak wszyscy wiemy, potem mamy okres bardzo dynamicznych zmian w finansach samorządowych, w związku z tym dość ciężko porównywać ten czas. Dlatego warto skupić się na takim trochę dłuższym spojrzeniu, co się działo w tym dłuższym okresie czasu i jak to wpłynęło na finanse, bo to jest to, żebyśmy zobaczyli, jak w długim trendzie te zmiany demograficzne będą wpływały na finanse samorządów i jakie są jak gdyby źródła tego wpływu. Na początek, jesteśmy na Mazowszu, chciałam Państwu pokazać, jak wyglądają zmiany demograficzne na Mazowszu. I pierwsze pytanie, jak gdyby, jak wygląda liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. Jak Państwo widzicie, tutaj właśnie różnica na początku i końcówce okresu, który był analizowany. Jak Państwo widzicie, Warszawa i okolice są tymi miejscami, gdzie tych młodych ludzi przybywa najwięcej. Natomiast już im dalej, tym osób w wieku przedprodukcyjnym, czyli tych, którzy związane są z szeroko rozumianym systemem edukacji, tym, za który są odpowiedzialne samorządy, a więc i gminy, i powiaty, przybyło najmniej, a nawet ubyło. Tak? Tutaj rzeczywiście istotne są różnice pomiędzy poszczególnymi gminami. Jeżeli zestawimy to z liczbą mieszkańców ogółem, to zauważcie Państwo, że tam, gdzie były, że tak powiem, zielone plamy tych, gdzie przebywało osób w wieku przedprodukcyjnym, generalnie rzecz biorąc, to się w miarę pokrywa z tymi, gdzie przebywało również mieszkańców, albo najmniej ubywało. Dlatego, że jak Państwo wiecie, ogólnie rzecz biorąc, te trendy demograficzne, z którymi mamy teraz do czynienia, pokazują, że po prostu ludzi nam ubywa. Jest coraz mniej dzieci, generalnie. Jest w związku z tym coraz więcej starszych osób, no a niestety tych starszych osób ubywa. W związku z tym generalnie rzecz biorąc mamy coraz mniej mieszkańców ogółem. To jest, warto zwrócić uwagę, to co właśnie też wyraźnie pokazują te mapy. Jeżeli mówimy o takich generalnych trendach, one oczywiście są wspólne dla większości krajów, dla całej Polski, ale one w różny sposób właśnie układają się na mapie. I to właśnie widać tutaj na tych mapach, że właśnie mamy miejsca, gdzie nie jest, nazwijmy tak, źle, to znaczy ubytek tych młodych ludzi, ubytek mieszkańców ogółem jest niewielki, albo nawet mamy do czynienia z pewnymi przyrostami, ale są miejsca, gdzie wyraźnie te trendy są negatywne. I to jakby warto zwrócić uwagę, że to będzie się pokrywać z kolejnym zmienną, czy taką wartością, która jest istotna z punktu widzenia myślenia o stanie dzisiejszym, o demografii i wpływie tej demografii na funkcjonowanie poszczególnych gmin, powiatów, regionów, to znaczy tego, jaki jest proporcja ludzi starszych. Akurat tutaj jest pokazane proporcja ludzi w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludzi w wieku produkcyjnym. Tutaj, jak Państwo widzicie, Warszawa już nie jest aż tak zieloną wyspą. Warszawa jest jednym z bardziej starzejących się, czyli tam, gdzie tych osób starszych w proporcji mieszkańców przybywa miast w Polsce. Natomiast tak czy siak tutaj się pokrywa, już mniej może wyraźnie, ale jednak to, że
te trendy, które obserwujemy ze zmianami, z ubytkiem młodych ludzi, ubytkiem mieszkańców ogółem, to są trendy, które oznaczają, że jeżeli jeszcze nie za 2 lata, nie za 5, nie za 10, to za 15, 20 już będziemy mieli moment, kiedy w związku z tym, że będzie mniej młodych ludzi, w związku z tym, że ci młodzi ludzie, którzy za chwileczkę będą, znaczy dzisiaj są młodzi, za chwileczkę będą młodzi rozwojowi, jeżeli to zaraz zobaczycie Państwo, i gospodarczo rozwojowi, i demograficznie rozwojowi, jeżeli ich nie będzie, to za tych kilkanaście lat będziemy mieli do czynienia z samorządami, w których mieszkają przede wszystkim starsi ludzie. I teraz, jaki jest wpływ tych zjawisk na finanse samorządów? Tak naprawdę to jest wpływ trochę na finanse publiczne ogółem, ale to właśnie jak Państwo widzieliście, mamy do czynienia z pewnymi specyficznymi sytuacjami w każdym konkretnym miejscu. Są miejsca, które są mniej obciążone i miejsca, które są bardziej obciążone tymi zmianami demograficznymi. I tak, pokazałam na tych poprzednich slajdach, można powiedzieć, że problem z tym, że uciekają młodzi ludzie. Zauważcie, kto ucieka? To uciekają młodzi ludzie w wieku produkcyjnym, tak? Czyli ci, którzy wchodzą na rynek pracy. No bo to jeszcze nie uciekają licealiści, jeszcze nie uciekają dzieci ze szkół podstawowych. Nie oni się przeprowadzają. To ci młodzi, którzy weszli na rynek pracy, zmieniają miejsce zamieszkania. Jeżeli oni zmieniają miejsce zamieszkania, tak jak było powiedziane, oznacza to, że mamy mniej mieszkańców, tak? No bo po prostu ci ludzie, których można powiedzieć wychowaliśmy, przestają mieszkać w danym miejscu, mamy mniej mieszkańców. To będzie się pogłębiać czasem, jak już powiedziałam, dlatego że z czasem ci młodzi ludzie, którzy staną się młodymi dorosłymi, nie będą mieli dzieci w tym konkretnym miejscu, będą mieli dzieci w innych miejscach. W związku z tym będzie to pogłębiało te procesy ubytku mieszkańców, a będzie to pogłębiało dalej tą zmianę struktury demograficznej i wzrostu znaczenia w wieku poprodukcyjnym w stosunku do całości populacji. I teraz co to oznacza w całości, jakby jeżeli patrzeć na finanse samorządów? Po pierwsze, mamy obniżenie bazy podatkowej. I ono jest związane z kilkoma elementami. Oczywiście to trzeba pamiętać, można odnosić to do sytuacji, jak za chwileczkę zobaczycie Państwo, do sytuacji konkretnego kraju, konkretnego systemu, ale okazuje się, że niezależnie od tego, jak ta baza podatkowa by nie była ukształtowana, jest to zjawisko w miarę, nazwijmy standardowe, ogólne i wszędzie tam, gdzie ubywa właśnie młodych ludzi, społeczeństwo się starzeje, ubywa mieszkańców, mamy do czynienia właśnie z tymi zmianami. Ubywa bazy podatkowej. Patrząc na sytuację w Polsce, możemy powiedzieć, po pierwsze, nie przybywa PIT-u, tak? Wiadomo, teraz PIT jest, udziały w PIT-ie są bardzo ważnym źródłem dochodów samorządów. Natomiast w momencie, kiedy młodzi ludzie nie zostają w danym miejscu, to oni, wtedy kiedy już będą płatnikami PIT-u, nie będą ich podatki trafiać do danego samorządu. Oczywiście, wiemy, że bardzo wiele jest takich sytuacji, że młody człowiek, czy w ogóle człowiek mieszka w jednym miejscu, a płaci podatki w innym miejscu. Natomiast jak również wiemy, jest wiele miast, wiele gmin podejmuje działania, które mają zapobiec temu, tak? Tak, żeby rzeczywiście zachęcić tych ludzi, którzy w danym miejscu rzeczywiście mieszkają, do tego, żeby w tym miejscu również płacili podatki. Więc ostatecznie z tych miejsc, z których ci ludzie młodzi uciekli, wyjechali, mamy zmniejszone podatki z PIT-u. Dalej podatki lokalne. No wydawałoby się, no podatek od nieruchomości tutaj jest stosunkowo, nie mamy nic związanego z wartością od nieruchomości, nie mamy, mamy stosunkowo jak gdyby no, ułożoną liniową zmianę tego podatku, ale zobaczcie Państwo, co się dzieje. Okej, sam podatek, powierzchnia nieruchomości, od której ten podatek przede wszystkim jest, się nie zmieni, ale będzie się zmieniała wartość tych nieruchomości. A jeżeli ta wartość się nieruchomości zmienia, to okej, to jeszcze nie wpłynie bezpośrednio na bazę podatkową, ale pośrednio, dlatego że w tym momencie te nieruchomości, jeżeli ich wartość spada, mamy miejsca, z których uciekają młodzi, ubywa mieszkańców, zaczynają być to miejsca mało atrakcyjne. A jeżeli są mało atrakcyjne, to wartość nieruchomości spada. Nie ma chętnych inwestorów, którzy by tam chcieli te nieruchomości nabywać. To oznacza, że na przykład jakiekolwiek próby zachęcenia
przez samorząd inwestorów do tego, żeby osiedlili się, żeby tam się pojawili. I zabezpieczenia, albo również, nie wiem, jakieś kwestie zabezpieczania nieruchomościami miejskimi, jakichś kredytów, pożyczek, oznacza, że mamy do czynienia z mniejszą bazą tą, która by nam stanowiła o tym zabezpieczeniu. Kolejny element bardzo ważny to jest to, że młodzi ludzie to są, czy młodzi dorośli to są ci, którzy zakładają przedsiębiorstwa. To oni w momencie, kiedy rozpoczynają swoją przygodę na rynku pracy, mogą być tymi, którzy rozpoczną pracę na umowę o pracę w jakimś firmie, ale są również tymi, którzy zakładają nowe firmy. To jest ten wiek 30-40 lat. Ja wiem, no to można dyskutować, czy nadal mówimy przy 40 młodych, ale to są ludzie, którzy jeżeli w danym miejscu mieszkali, nie wyjechali z danego miejsca, to w tym miejscu jest szansa, że założą firmę. Jeżeli widzą, że są dobre warunki do rozwoju, właśnie wszystkie te elementy związane z jakością życia w danym mieście są dobre, to tą firmę w tym miejscu założą. A jeżeli założą tą firmę, to również podatki, które związane są z takimi nowymi przedsiębiorstwami, CIT, podatek od nieruchomości, od działalności gospodarczej, to jest coś, co zostanie w tym miejscu. I wreszcie kolejna rzecz, która jest jakby po stronie wydatków. Jeżeli nam ubywa mieszkańców, to te wydatki, które ponosimy, wydatki bieżące, co mówimy tutaj, mówię my, samorząd, odnoszą się do mniejszej liczby osób. W ekonomice większości usług lokalnych mamy do czynienia z korzyściami skali. Czyli sytuacją, że wydatki będą spadały na jednego odbiorcę usługi wraz ze wzrostem liczby tych odbiorców. Więc w drugą stronę, jeżeli ubywa mieszkańców, ubywa młodych mieszkańców, na przykład w edukacji, to w tym momencie wydatki na ucznia będą wyższe. Czyli ostatecznie, za chwileczkę będę popierać tutaj rozważania danymi, ostatecznie będzie się okazywać, że dopłata na przykład do subwencji będzie musiała być większa. Ale to się odnosi do ogółem, do wszystkich innych usług. Mniej mieszkańców to właśnie jest ten problem ubytku, straty z korzyści skali. Na to się nakłada kolejna rzecz. Zobaczcie, wiele inwestycji, które było robione w poprzednich latach, inwestycji infrastrukturalnych, trzeba utrzymać. Trzeba utrzymać budynki szkół, trzeba utrzymać budynki, obiekty kultury. Wiele z tych obiekty sportowe, wiele z tych obiektów było budowane z myślą o młodych. Tych młodych ubywa, można powiedzieć, klientów na te obiekty ubywa, a przecież trzeba je utrzymać. A to utrzymanie kosztuje. To są pewne koszty stałe, które samorząd musi ponieść w momencie, kiedy te budynki wybudował. Czyli innymi słowy, wiele, tak jak mówię, to są spostrzeżenia, tutaj starałam się pokazać na bazie tego, jak wygląda system finansów lokalnych i funkcjonowanie samorządów w Polsce. Za chwileczkę kilka danych na ten temat dodam. Natomiast to są pewne trendy, które są pokazywane w analizach w zasadzie na całym świecie. I co więcej, to co tutaj tamta strzałka z boku stara się pokazać, że niestety mamy do czynienia z taką negatywnym zwrotnym działaniem, zwrotną reakcją. To znaczy, im mniej młodych ludzi zostaje, tym mniej jak gdyby jest dynamiczny rozwój danego miejsca i tym bardziej kolejni młodzi ludzie uciekają. Więc tak naprawdę zatrzymanie tych młodych ludzi, tych, którzy wychodzą z naszego systemu edukacji, zachęcenie ich do tego, żeby zostali, powinno rozpoczynać się jak najwcześniej. To tak naprawdę w szkołach powinniśmy już rozmawiać, żeby i działać dla młodych ludzi już, zanim jeszcze oni wejdą nawet na rynek pracy, żeby oni zechcieli na ten rynek pracy wejść u nas, albo jeżeli nie na rynek pracy, słuchajcie, mamy zdalną edukację, a więc być może po prostu zamieszkać, pozostać w danym miejscu, bo to miejsce daje im dobrą jakość życia. No i właśnie teraz te rozważania chciałam poprzeć danymi. Tutaj mamy analizy, które są zestawione w ten sposób, że pogrupowane zostały samorządy w zależności od tego, ile ubyło młodych ludzi, to jest ten żółty slajd, a również jaka jest struktura, jeżeli chodzi o osoby starsze w samorządach. No i generalnie rzecz biorąc, tutaj widzimy, że dochody, muszę zerknąć dokładnie kolejne slajdy,
Tutaj mamy zestawienie dotyczące dochodów ogółem i generalnie rzecz biorąc, tam gdzie ubyło najmniej młodych ludzi, tam na przestrzeni analizowanego okresu dochodów przybyło ogółem najwięcej. Natomiast jeżeli pokażę tutaj akurat zestawienie dotyczy dochodów własnych, tam gdzie mamy najwięcej starszych ludzi, tam tych na przestrzeni analizowanego okresu ogółem dochodów własnych przybyło najmniej. Tutaj z kolei jest zestawienie, w którym pokazane jest jakby w podobnym układzie, czyli ubytek młodych i obecność starszych osób, tylko w zestawieniu z PIT-em i w zestawieniu z podatkami lokalnymi. Czy to jest dokładnie to przesłanie, o którym mówiłam. Im więcej ubywa młodych, tym okej, przychody, dochody z PIT-u przybyły. No ostatecznie jak osoby, na przykład rolnicy odchodzą na emeryturę, to nagle to będzie się okazywało, że PIT-y z tej emerytury się pojawiają. Natomiast przybywa, ale przybywa w dużo mniejszym tempie niż tam, gdzie tych młodych ludzi nie ubywa. Tutaj zestawienie, które pokazuje kwestię właśnie przedsiębiorczości. No już liczby konkretne, bardzo, bardzo mam nadzieję wyraźnie widoczne. Zobaczcie Państwo, tutaj zestawienie, które porównuje liczbę podmiotów gospodarczych, przyrost podmiotów gospodarczych na przestrzeni właśnie tego okresu 2019, tam trochę krócej 7-19. Tam, gdzie był największy ubytek młodych ludzi, przybyło ewidentnie najmniej tych podmiotów gospodarczych, zarówno ogółem, jak i działalności gospodarczych w stosunku do tych, gdzie ten ubytek młodszych był najmniejszy. No i to jest jakby podobna, czy jakby inna strona analizy, czyli najmniej starszych ludzi, najwięcej starszych ludzi. Tam, gdzie więcej starszych jest ludzi, tam niekoniecznie, tam przybywa najmniej podmiotów gospodarczych. Czyli to jest to, co mówiłam, jakby ten rozwój rozumiany, nie, jakby widziany z poziomu finansów samorządów, ale widziany również jako rozwój gospodarczy danego miejsca, bardzo wyraźnie od obecności młodych ludzi i ich udziału w strukturze gospodarczej, strukturze demograficznej jest bardzo ważny. Tutaj z kolei to zestawienie dotyczące edukacji, tak? Często się słyszy, że młodzi ludzie, wydatki na edukację to jest takie, no jest to istotne obciążenie budżetów samorządowych i w związku z tym często młodzi ludzie są postrzegani jako wydatek przede wszystkim dla samorządu. Tymczasem, jeżeli tak jak mówiłam, jeżeli nam przybywa koszt, ubywa mieszkań tych młodych ludzi, to jednostkowy koszt związany z edukacją jest wyższy. Co oznacza, i to właśnie jest tutaj w tym zestawieniu pokazane, dopłaty do subwencji oświatowej będą większe niż tam, gdzie młodych ludzi jest więcej. Tak? Czyli to, co mówiłam, mówimy tutaj o efektach skali. I tutaj jest zestawienie, takie kawałek z bardziej dokładnej analizy. Tak jak tam mieliśmy dochody, wydatki całościowe, tak tutaj mamy dochody i wydatki per capita. I to była analiza regresji, której właśnie patrzyłam, na ile wpływają ten udział osób w wieku poprodukcyjnym, czyli tak jak już mówiłam, to jest ta druga strona ubytku młodych ludzi na poszczególne kategorie dochodów i wydatków samorządów. To, co jest ważne, tutaj mówimy o dochodach i wydatkach per capita, a więc mówimy o sytuacji, że nie tylko, że mamy mniejsze dochody, bo mamy mniej mieszkańców, bo mamy mniej młodych ludzi, ale tak naprawdę ci, co zostali, otrzymują mniej, bo to jest ten przelicznik per capita, tak? Czyli innymi słowy, ubytek młodych ludzi prowadzi do rzeczywiście, i to pokazują dane, rzeczywiście do pogorszenia sytuacji finansowej samorządu. Te samorządy, gdzie jest mniej młodych ludzi, mniej inwestują i wydają mniej na swoich mieszkańców, a więc jakość życia tych, którzy tutaj pozostają, mieszkają, pogarsza się. Czyli to jest to, co było pokazane w tej strzałce na wcześniejszym wykresie, ta taka relacja zwrotna, negatywna relacja zwrotna, że im bardziej jest źle, tym będzie jeszcze gorzej. Tą smutną konkluzją pozwolę sobie skończyć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy pani dr Agnieszce za to teoretyczne rozważania na temat tego, jak to jest
Czy młodzi są nam faktycznie potrzebni do rozwoju? Jak już myślę, możemy wszyscy zauważyć, no nie ma takiej możliwości, by dalej się rozwijać, nie inwestując w młodych, nie zachęcając ich do tego, aby zostali niejednokrotnie w gminie, nie wyjechali do większego miasta. Jak widzimy, Warszawa, tak jak tutaj pani doktor Agnieszka wspomniała, no z wielką chęcią tych młodych przyciąga. Jak widzimy, w wielu innych gminach po prostu młodzi ludzie wyjeżdżają. No i nie kontynuują dalszej przygody w swojej małej gminie, tylko szukają czegoś w większym mieście. Ja bardzo, bardzo dziękuję za to właśnie teoretyczne podejście. Teraz spróbujemy może sobie z głosem młodych nieco bardziej poradzić z odpowiedzią na pytanie, czego młodzi tak naprawdę potrzebują, aby się zaangażować w swoją lokalną społeczność. I tutaj pierwszą o głos poproszę panią Małgosię Witek, która spróbuje nam trochę ten temat przybliżyć. Okej. Dziękuję bardzo. Ja jestem osobą, która już kiedyś uciekła ze swojej rodzinnej miejscowości. Uciekła właśnie dlatego, bo jakby nie czułam tego, że mogę tam się dalej rozwijać. Działałam w Młodzieżowej Radzie, jednakże to nie było na takim poziomie, na jakim sobie bym chciała. Wiedziałam, że jakby w Poznaniu, bo mieszkam pod Poznaniem, w Poznaniu właśnie w dużym mieście mam większe możliwości rozwoju. No i tak się stało, że poszłam do szkoły średniej do Poznania. Tam zostałam przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Rozwinęłam się i pod kątem różnych projektów, bo i olimpiada z wolnej historii, czy jakieś najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości, jakby dużo różnych konkursów, które nie tylko rozwijały moje kompetencje jako zdobywanie nowej wiedzy, ale także te umiejętności praktyczne, jak na przykład organizacja projektu społecznego, czy zarządzanie zespołem. Coś, co no wcześniej dla mnie, jako dla osoby z małej miejscowości, no to nie było na takim poziomie. Jakby w Obornikach zupełnie inaczej wygląda komunikacja, zupełnie inaczej wyglądają te możliwości rozwoju właśnie praktycznego. I no generalnie dlatego to wszystko tak jakby się nawarstwiając spowodowało to, że się zdecydowałam na to, żeby dalej się uczyć w Poznaniu, ale mimo wszystko codziennie wracałam do swojej rodzinnej miejscowości, a w momencie, kiedy już wyrosłam z Młodzieżowej Rady i przyszły wybory samorządowe, to zdecydowałam się startować w nich i w wieku 19 lat zostałam najmłodszą radną Rady Miejskiej u mnie w gminie i teraz robię to, czego właśnie mi brakowało, czyli oddaję ten głos młodym, ale w taki sposób, żeby oni mogli się rozwijać. Opiekuję się Młodzieżową Radą Miejską w Obornikach. No trochę wiem, czego, przynajmniej ja wiem, czego mi było potrzeba i staram się im to dawać w taki sposób, żeby przede wszystkim to było dopasowane do ich potrzeb. Czyli zupełnie generalnie jakby kiedy ja przejmowałam opiekę nad Młodzieżową Radą Miejską w Obornikach, no to już niektórzy mówili, że ten projekt upada, że w sumie oni tej nic nie robią. A ja mam wrażenie, że trochę brakowało tego, żeby pojawiła się taka osoba, jaką właśnie powinien być opiekun, czyli taki mądry dorosły, który nie powie, że to jest B i tego nie robimy, tylko pokieruje tym, czego chcą ci młodzi w taki sposób, aby to było realne do wykonania. W momencie, kiedy ja przyjmowałam opiekę nad Młodzieżową Radą, oni mieli w planach organizację jakichś wielkich festiwali, budowanie jakichś wielkich obiektów, a właśnie zabrakło tego, żeby oni zaczynali pewne projekty od podstaw, od małych rzeczy, nie skupiali się od razu na wielkich rzeczach, które fajnie, żeby jakby zaczęli inicjować działanie jakiejś, nie wiem, organizacji jakichś wielkich festiwali i tak dalej, ale żeby budowali to po kolei od małego, z kadencji na kadencję, jakby tworząc kolejne obszary tego projektu. Po prostu w taki sposób, aby to było faktycznie i realne do wdrożenia, ale też sprawiało im satysfakcję i możliwość rozwoju. No i chyba to trochę wychodzi, bo przyznam się szczerze, że dla mnie najbardziej satysfakcjonującym momentem, kiedy jakby poczułam dumę z tych moich młodych, była pewna konferencja, gdzie jedna z moich podopiecznych powiedziała, że ona nie chce iść do szkoły średniej do Poznania, bo ona wie, że ma jeszcze tutaj tyle do zrobienia w tej naszej małej gminie, że ona sobie nie wyobraża teraz tego wszystkiego zostawić i iść do szkoły średniej do Poznania. I myślę, że to jest właśnie ten klucz do tego, żebyśmy
jakoś w pewnym stopniu zatrzymywali tych młodych ludzi w naszych lokalnych społecznościach, małych gminach, żeby właśnie dawać im tą możliwość rozwoju i możliwość też takiego spełniania się chociażby w tych mniejszych rzeczach, ale z mojej perspektywy równie istotnych dla naszych społeczności, bo też już teraz, mając doświadczenie z tej z drugiej strony medalu, jak już ze strony tego dorosłego samorządowca, że tak to nazwę, nam się może wydawać, że młodzi ludzie potrzebują świetnie skomunikowanych ścieżek rowerowych i rozwiniętych na bardzo wysokim poziomie. A u mnie na przykład moi młodzi stwierdzili, że oni nie chcą jakichś, nie wiadomo jak długich, nie wiem, ścieżek rowerowych i świetnie skomunikowanych. Oni po prostu chcą mieć przestrzeń w swojej szkole, gdzie będą mogli bezpiecznie zostawić swój rower. I takim miejscem chcą, żeby po prostu były wiaty rowerowe, które będą zakluczane i oni po prostu będą mogli zostawić swój rower i bezpiecznie iść na lekcje. No i teraz efekt tego jest taki, że postawiliśmy te drobne, jak no, pewnie zdają sobie Państwo sprawę, znacznie niższym budżecie wiaty rowerowe niż jakieś budowanie jakichś, nie wiadomo jakich, ścieżek rowerowych. No i teraz musimy stawiać kolejne wiaty rowerowe przy tych szkołach, bo jest tyle tych rowerów, że już w tych wiatach, które postawiliśmy, się po prostu one nie mieszczą. Więc no myślę, że to jest też fajny przykład tego, że faktycznie warto słuchać tych młodych i to, że nam się może wydawać, że jest potrzeba zupełnie czegoś innego, to nie rozwiązuje ich problemów, dlaczego oni faktycznie z tych rowerów nie korzystają, tylko wolą, żeby rodzice ich przywieźli. I myślę, że to tyle z mojej strony, bo jeszcze są pozostałe osoby i też zachęcam do jakby dyskusji już dalej, bo temat, myślę, że dla nas, jako dla dorosłych samorządowców, jest w perspektywie tego, jak wyglądają nasze budżety gmin, szczególnie ważny, a często, jak się okazuje, można też na niektórych rzeczach zaoszczędzić, jak w przypadku tych wiat, a spełnić oczekiwania młodych, na których myślę, że każdemu z nas najbardziej zależy, tworząc tą infrastrukturę dla nich, czy różne inne inwestycje. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja tutaj takie jedno zdanie sobie tylko chciałem wyciągnąć z tej dyskusji naszej. Powiedziałaś bardzo istotne zdanie, które chciałbym, żeby wybrzmiało, że niejednokrotnie młodym ludziom potrzebny jest po prostu dorosły, który ich najzwyczajniej w świecie zrozumie, a nie będzie im kazał robić ponownie tego samego, co, że tak powiem, jest powtarzane jak mantra niejednokrotnie. I ja tutaj przy tym właśnie zdaniu chciałem się zatrzymać. Mam nadzieję, że może jeszcze zdążymy do niego wrócić, a dalej chciałbym, żeby na ten temat coś nam Adam może powiedział. Ja powiem nawet więcej. Świat młodych tworzą dorośli. I dlatego właśnie powinni ze sobą współpracować. Ja mam perspektywę warszawską, bo pochodzę z Warszawy, więc zupełnie z innymi realiami się mam do czynienia. I ja bym podzielił te potrzeby na takie dwie części. Po pierwsze na to, co potrzebujemy, żeby zacząć, czyli jak zachęcić osobę, żeby ten pierwszy krok postawiła, dołączyła do klubu wolontariusza, do młodzieżowej rady. A druga rzecz, jak to zaangażowanie podtrzymać, czyli co zrobić, żeby ta osoba satysfakcją i z uśmiechem na twarzy w takich strukturach czy nieformalnych organach działała. No i wydaje mi się, że młodzi ludzie mają mnóstwo informacji teraz, mnóstwo możliwości. Przecież zewsząd do nas dochodzą jakieś bodźce. No więc ta informacja o tym, że można się zaangażować i dlaczego to jest ciekawe, musi być atrakcyjna, no bo ktoś musi pomyśleć sobie, fajnie byłoby, gdybym do takiej młodzieżowej rady, do klubu wolontariusza dołączył. Jak to zrobić? No wydaje mi się, że media społecznościowe to jest takie najbardziej oczywiste miejsce, czyli dobrze planowana kampania z rzetelną, prostą informacją, kogo poszukują i dlaczego to warto zrobić. No i mi się też wydaje, że warto, tak z perspektywy organizacji, która na przykład szuka wolontariuszy, pójść do szkoły, czyli tam, gdzie jest młodzież, i powiedzieć: słuchajcie, kilka lat temu byłem na waszym miejscu, też się wahałem, nauczyłem się tego, tego i tego, poznałem świetnych ludzi. To są zdjęcia, może warto, żebyście wy też to spróbowali. Natomiast później, jak już ktoś ten pierwszy krok zrobi, no to trzeba zrobić tak, żeby to zaangażowanie podtrzymać. Jak to robić? No to jest, wydaje mi się, trudniejsze. Na pewno zwykła pochwała osoby, która czerpie korzyści z takiej pracy, wystarczy. Czasem być może potrzeba pewnych szkoleń. To, co na przykład dla mnie było ważne, dlaczego ja zacząłem działać, ja chciałem się nauczyć nowych rzeczy. Wiadomo, tę motywację możemy czerpać z różnych źródeł. Niektórzy chcą mieć poczucie wpływu,
Niektórzy chcą właśnie dążyć do pewnego mistrzostwa w tym, co robią, czyli rozwijać kompetencje. Niektórzy, nie wiem skąd jeszcze może czerpać motywację, natomiast o tym trzeba pamiętać. I warto, żeby organizacje, które, czy osoby, które z młodzieżą działają, żeby ich szkoliły. To na przykład było dla mnie ważne. Szkolenia liderskie, szkolenia merytoryczne, no bo jeżeli wolontariusz jest traktowany jako tania siła robocza, to prędzej czy później on z tego zrezygnuje i zresztą wolontariat nie powinien być tak traktowany, ale często jest, więc przed tym też przestrzegam. Są fajne przykłady takie modelowe, na przykład tutaj Warszawa od kilku lat organizuje nagrodę dla osób zaangażowanych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego imienia Tadeusza Mazowieckiego. To pokazuje, że miasto jakby systemowo chce pokazać, że działalność obywatelska jest ważna. Więc czy jakieś programy stypendialne, które promują działalność społeczną, to są już rzeczy no, większe, natomiast na pewno potrzebne. I jeszcze w kontekście, dlatego że ja się wywodzę ze środowiska młodzieżowych rad, jeżeli mamy tutaj na sali samorządowców, osoby, które z takimi młodymi radnymi pracują, to też pamiętajmy, żeby tą relację opierać na szczerości i żeby nie wykorzystywać młode osoby jako dekoracja, żeby nie prowadzić jakichś pozornych działań, że ta młodzież to niby jest, niby my coś z nią konsultujemy, niby ona gdzieś tam wokół nas jest, ale i tak jest pewną przykrywką. No nie. Lepiej tą młodzież do współdecydowania dopuścić, przynajmniej do konsultowania. Pokazać, że otwartość i to, że ten głos jednak ma znaczenie, bo my wierzymy, czy w fundacji, czy w środowisku, że jednak decyzje podejmowane przez młode osoby, współpracy z dorosłymi są lepsze niż te podejmowane tego przez dorosłych, a w szczególności wtedy, kiedy dotyczą tylko, w szczególności kiedy są kierowane do młodych osób. No jeżeli chcemy budować boisko, z którego korzystają młode osoby, albo chcemy zagospodarować jakąś przestrzeń w szkole, to oczywiście uczniowie czy młode osoby najlepiej wiedzą, czego potrzebują i powinny być w to włączane. I jeszcze powiem o jednej rzeczy systemowej. Też dobry przykład Warszawy, mimo że polityka młodzieżowa Miasta Stołecznego Warszawy działa od pół roku dopiero, więc nie wiemy jeszcze, czy działa, czy nie. Natomiast wiele gmin decyduje się, żeby przyjąć systemowe działanie. To najczęściej uchwała Rady Gminy, która pokazuje pewne standardy pracy z młodzieżą, że każda instytucja, biblioteka, centrum kultury, centrum sportu powinna w swoje działania włączać młode osoby. Takie polityki też pokazują, jak urzędnicy powinni traktować młode osoby. I fajnie byłoby, gdyby to się pomału stało standardem, że jednak osoba, która jeszcze nie jest wyborcą i która nie może dać wzwyżki w słupku sondażowym, jest istotna, no bo jednak kilkanaście procent mieszkańców każdej gminy to osoby poniżej 18 roku życia. Więc tak potrzebujemy, więc tak podsumowując, potrzebujemy otwartości ze strony dorosłych, szczerych chęci i takiej świadomości, że jednak te młode osoby no to są ekspertami w swojej dziedzinie, czyli w dziedzinie młodzieżowym. Bardzo dziękuję jeszcze, Adam, jeszcze raz za ten głos. Bardzo ważne, jak słyszycie, no tutaj mamy dwa zupełnie różne zdania. No właśnie Adam, który tutaj z nami z Warszawy jest, no zupełnie inaczej na to będzie patrzył. My akurat z Adamem no poznaliśmy się parę lat temu gdzieś tam przy okazji i od tamtej pory, co się nie miniemy, to ktoś gdzieś z nas z tymi młodymi współpracuje. I oczywiście do tego zachęcamy. Ja tak w sumie jeszcze do waszej trójki, korzystając z tego, no bo chcielibyśmy pewnie zostawić wszystkich państwa z jakąś konkretną informacją. Tutaj Adam wspomniałeś, że młodzieżowe rady to jest taki punkt, w którym młodzi mogą się rozwijać. Ja bym chciał ten temat pociągnąć. Co w ogóle my możemy zrobić, żeby tym młodym dać narzędzia? No bo niejednokrotnie tym problemem jest to, że ktoś chciałby coś zrobić, ale nawet nie wie, jak to zrobić. Nie wie, gdzie mógłby się zgłosić, jak mógłby zaangażować się dalej w tą lokalną społeczność. No i pytanie jest takie, jak my jako samorządowcy, nie wiem, osoby związane ze szkołą, z oświatą, co my możemy zrobić, żeby tym młodym dać szansę na jakąś aktywność? No ja bym powiedział, pokazać, że chcemy wysłuchać tych młodych osób. Bo jeżeli ktoś, jakaś gmina zakłada młodzieżową radę, bo taki jest trend i nie do końca wie, czemu warto,
Albo jeżeli ktoś, ośrodek sportu, szuka wolontariuszy i też nie za bardzo wie po co, no ale tak dostał jakiś tam przykaz i szuka, to to nie wyjdzie. To stworzenie młodzieżowej rady, stworzenie jakichś struktur nie ma sensu. Natomiast jeżeli jakiś wójt czy jakiś jacyś radni czują, że no, my nie mamy aż tak dalekich oczu, żeby dowiedzieć się, czy na przykład ten skatepark, który ma być wybudowany w przyszłym roku, to lepiej, żeby miał więcej ramp stromych czy łagodnych, bo zapewne urzędnicy tego nie wiedzą, i dojdą do wniosku, że warto, to wtedy warto taką młodzieżową radę założyć. To jest jedna z opcji. Ja serdecznie każdemu polecam. Uważam to za świetną przygodę. Przez 3 lata byłem młodzieżowym radnym w dzielnicy Praga Południe. Natomiast jeżeli kogoś interesują działania na przykład ekologiczne, to być może warto dołączyć, zorientować się już na przykład w jakimś lokalnym centrum kultury. Nie ma jakichkolwiek akcji, które się z tym wiążą. To może być jakiś piknik ekologiczny, być może ktoś się spełni przygotowując materiały graficzne, być może ktoś się dobrze odnajdzie w tym, żeby promować pewną akcję. To wszystko zależy, ale kluczowa są te szczere chęci i otwartość i zrozumienie decydentów, którzy są jednak dorosłymi ludźmi. I wydaje mi się, że słusznie, że są dorosłymi, że są dorosłymi decydentami, ale mimo wszystko oni muszą szczerze rozumieć i szczerze chcieć, choć wysłuchać czy słuchać osoby młodsze. Dzięki. To ja teraz pójdę trochę w drugą stronę medalu, czyli właśnie różnorodne programy, które są też organizowane dla ludzi młodych, jak Warszawska Akademia Liderów, czy nie wiem, jakieś mniejsze czy większe szkolenia, konferencje, warsztaty. To są rzeczy, gdzie faktycznie też młodzi ludzie mogą dostać pewnego rodzaju kompetencje i wiedzę. No, chociażby ostatnio konferencja Rozwój Lokalny Lepiej z Młodzieżą, gdzie ode mnie z Młodzieżowej Rady również byli młodzi ludzie. I aż byłam zdziwiona, bo oni wyszli z kilkunastoma kartkami pełnymi notatek z tego, co mogą zrobić później, już wracając do domu, w swojej lokalnej społeczności. Więc no, przyznam się szczerze, że nawet ja nie byłam jeszcze nigdy taka ambitna, żeby aż tak fajnie notować i wyłapywać te rzeczy, które mogą zrobić. I to może też jest pewnie kwestia tego, że oni się czują odpowiedzialni jako liderzy swojej lokalnej społeczności, jako radni Młodzieżowej Rady, ale też, co bardzo sobie cenię, że również próbują, przynajmniej u mnie, moi młodzi liderzy, dotrzeć do swoich rówieśników w szkołach. A tutaj droga jest bardzo prosta, bo w każdej szkole działa samorząd uczniowski. I to jest też bardzo kluczowe, żebyśmy zarówno my jako dorośli samorządowcy, jak i ci trochę młodsi, czyli przedstawiciele młodzieżowych rad, również pamiętali o tym, że są też te samorządy uczniowskie, są szkolne koła wolontariatów i multum różnorodnych innych organizacji młodzieżowych, jak nie wiem, chociażby harcerze, gdzie też są, jak wiemy, młodsi, aktywnie działający obywatele, czy też organizacje pozarządowe, ale również przecież kluby sportowe, gdzie no jest rzesza młodych ludzi, którzy przychodzą na te treningi, mają osiągnięcia, ale też również tam kształtują swoje pewne kompetencje liderskie, bo jak dobrze wiemy, chociażby drużyna sportowa bez dobrego lidera też nie zawsze wygra jakiś mecz. I myślę, że to są też fajne miejsca, żebyśmy my również szukali tej samorządności, tego kontaktu z młodymi ludźmi, nie tylko młodzieżowe rady, które są jakby świetnym głosem doradczym samorządowców, ale także te różnorodne jeszcze inne organizacje, gdzie jest rzesza młodych ludzi. Po prostu warto wychodzić do tych młodych ludzi, ale nie tylko w momencie, kiedy otwieramy jakąś inwestycję, czy jest jakieś dziesięciolecie jakiegoś klubu, ale także przede wszystkim jak chcemy wydać jakieś środki na te organizacje, czy nie wiem, chcemy po prostu się dowiedzieć, czego oni potrzebują.
I to myślę, że jest kluczowe, żeby nie tylko właśnie wychodzić i nawiązywać kontakt z tymi organizacjami młodzieżowymi w momencie, kiedy już coś się wydarzy albo jest co świętować, ale przede wszystkim zanim będziemy świętować coś, bo wówczas oni też poczują się odpowiedzialni za to, że coś możemy zrobić wspólnie, oni też wtedy się bardziej zaangażują. Oni też będą później widzieli, jak już na przykład będzie przecinanie tej wstęgi, że to, że nie wiem, powstanie jakieś boisko, to również jest ich zasługa w pewnym stopniu, że oni też mieli w tym swój udział. Też mam wrażenie, że później łatwiej nam będzie doprowadzić do tego, żeby ci młodzi ludzie dbali o te obiekty, które są otwierane w naszych lokalnych społecznościach, żeby nie dochodziło do wandalizmu i różnorodnych innych niekorzystnych zjawisk, które możemy powiedzieć wprost, że też są często robione przez nasze grupy wiekowe, ludzi młodych, i to, na to też często zwracają uwagę osoby starsze. Więc no myślę, że już podsumowując, rozmawiajmy i mówmy, zanim coś zrobimy, a dopiero później, jak już coś zrobimy, to chwalmy się tym też razem z młodzieżą, żeby było wszystko wspólnie i po partnersku. Ja bardzo dziękuję za te wszystkie głosy. Mam nadzieję, że przez te 40 minut udało nam się chociaż po części Państwa przekonać do tego, że warto stawiać na rozwój z młodzieżą. Ja starając się może trochę zebrać to wszystko, co nam się udało dziś powiedzieć i starając się też trochę podsumować tą naszą debatę, chciałem powiedzieć, że no tak jak tutaj usłyszeliśmy, żeby młodzi mogli działać, trzeba zacząć ich słuchać. To znaczy ciężko tworzyć politykę, ciężko mówić na forum rozwoju, ciężko mówić o rozwoju, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę ludzi, którzy mają tą Mazowsze rozwijać. A to są ludzie młodzi, jakby nie było, bo to ci ludzie właśnie wchodzą na rynek pracy, to ci ludzie szukają jakiegoś miejsca do swojej aktywności, to ci ludzie chcą coś zmieniać. Zobaczmy Państwo, że niejednokrotnie to właśnie licealiści czy studenci są tą najbardziej zaangażowaną społecznie grupą, która poszukuje, tworzy swoje małe grupy, większość startupów. No to są jednak ludzie młodzi, którzy mają jakiś pomysł i to wcale nie oznacza, że ten pomysł musi być realizowany pod nadzorem ludzi dorosłych. To niejednokrotnie oznacza, że to musi być rozwój po prostu z narzędziami, które już ludzie dorośli sobie wypracowali, bo nam, młodym ludziom, przede wszystkim zależy na tym, żebyśmy my mogli dostać od Was wiedzę, a my swoje zaangażowanie i swoją naszą małą wiedzę, którą wyciągamy często ze szkoły czy z wszechobecnego internetu, staramy się wykorzystać i staramy się no, jak najlepiej na naszą lokalną społeczność zadziałać, bo czasem nam się może jednak trochę bardziej chce, niż niejednokrotnie się może wydawać. Ja bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję pani doktor Agnieszce Kopańskiej, Małgorzacie Witek i Adamowi Majewskiemu za to, że byli dzisiaj z nami, że opowiedzieli dzisiaj o tym, jak to jest i czego młodzi ludzie potrzebują. I jeżeli jeszcze mają jakieś Państwo pytania, to oczywiście zachęcam do tego, żeby złapać nas jeszcze, gdzieś tutaj będziemy na pewno się kręcili i wszyscy chętnie na Państwa pytania odpowiemy. Wielkie brawa i dziękujemy bardzo.